jedna kobiet. Od zarania dziejów kobieta i mężczyzna toczą między sobą walkę. Walkę na słowa. Od których mężczyzna długo boli głowa. Walkę, by oboje mieli równe prawa. Tylko że dla kobiet ważniejsza jest sława. Walkę o to, by kobietą żoną była. I siedząc w domu stale gara była. Walkę o zrozumienie naszych męskich ambicji. Chyba przesadziłeś dla waszych ambicji. Zawsze toczyłyście walkę o równo uprawnienie. A my teraz mężczyźni właśnie to robimy. No tak, nie dajecie rady. Baba zawsze górą. To jest przesadzone, to jest istną bzdurą. Więc pozwólcie państwo, że tu dziś przed wami kobiety stoczą walkę między mężczyznami. My dżentelmeni z kobietami walczyć? To nam nie wypada, więc zejdźcie z niczym, panie, taka moja rada. Wyzywam was, panowie, dziś na pojedynek. A my przyjmujemy to wezwanie od naszych dziewczynek. Zapraszam Jakuba, o kobietach powie, więc każda prawdy o sobie się dowie. Kobiety są bardzo różne, i domowe, i podróżne. Pierwsze z domem się kojarzą, o przytulnym gniazdu marzą. Chcą, by wszędzie ład panował i by w dzieci owocował. Dom z ogrodem i altaną pięknie zawsze wysprzątaną. Te, co lubią podróżować, cztery ściany w kufry chować. Stale w drodze, stale w pędzie, tu jej nie ma, a tu będzie. Z jedną trudno jest żyć w zgodzie, ciągle biegać po ogrodzie. Z drugą głównie źle być w parze, obiad jadać w mlecznym barze. Mówią jednak, że jest trzecia, Asia, Zosia czy też Swieta. To nieważne, chodzi o to, że ta trzecia ponad złoto. Więcej kasy zbijać umie, na wyżyny pnie się szumie. I nie minie wiosna, lato, z pani prezes już senator. Szybki wóz przed domem basen, z taką się umówił czasem. Albo taką mieć za żonę, taką polską bizneswoman. Kochani, bardzo nam się marzy, bez regionu tej głowy porazie. Julia, biegaj no na scenę i daj naszym panom nieco przedstawienie. Mężczyźni też bywają różni, lecz zazwyczaj są to panowie podróżni. Stale w delegacjach, stale na naradach, lub na mocnej kawie u dobrego sąsiada. Gdy przyjdą do domu, są tacy znużeni, że już w progu krzyczą żonom, jacy są zmęczeni. Obiadek smaczny zjedzą, cygaro zapalą, wezmą w rękę gazetę, choćby jako starą. Położą swe ciało na miękkiej kanapie i minie 5 minut, każdy z nich już prawie. Pytam, dlaczego tak w życiu bywa, że tych słabych człowieków mężczyznami się nazywa? Facet ma być silny, facet ma być czuły, serce dla kobiety, a w jej obronie muskuły. A to co? Nic, zupełna klapa, facet to się równa, gazeta plus kanapa. Młody żarty, co to dacie? Bo jedno zdanie u nas macie. Daj chwili proszę bardzo, moje kasze uniszone. Ale tak, że się posłucha, na następnie już budzika, bo tak lepiej z sypiami. Wy jesteście nieznani, gdzie mi do nas to widzicie? Chłopie, czy ty znasz w ogóle życie? Dosyć już mam. Twoje
szybciej byście zrozumieli. Ciekawe, od kiedy trwa konflikt pomiędzy kobietą a mężczyzną. Pewnie już Adam i Ewa mieli ten sam problem. Bo jak tu w raju z takim mężczyzną wytrzymać? Dobrze zatem, przenieśmy się w czasie i zobaczmy, jak to było. No, powiedz do szura. Halo, halo, przenosimy się w czasie. Stworzenie świata. Historia Adama i Ewy. Drogie panie, kochane dziewczyny, oto jawi się przed naszymi oczami kawałek ziemskiego raju. Pod drzewkiem siedzi mężczyzna. Wedle starego zwyczaju i czyta gazety. Niestety, jego szczęście niezbyt długo trwało, bo pewnego słonecznego dnia towarzystwa mu się zachciało. Więc Bóg zesłał kobietę. Dzień pierwszy. Jaki jestem samotny. Chciałbym dodać w prezencie coś ładnego i dobrego. Żyję już prawie Nowe stworzenie oznajmiło mi, że powstało z żebra w jednego złego boku.